Kilka dni temu prezentowałem zawracanie na drodze S1 na węźle Brzęczkowice, węźle z autostradą A4. Teraz jedziemy w drugą stronę. Będziemy zawracali na węźle Pyrzowice z autostradą A1. Czyli tak naprawdę jedziemy do samego końca S1. Podobnie, bardzo podobnie wyglądający węzeł. Z tą różnicą, że tutaj już do samego końca dojeżdżając, no nie mamy możliwości jechać w inny sposób. Droga z dwóch pasów zwęża nam się do pasa jednego. Ograniczenie prędkości, czyli schodzimy z prędkości. Tutaj niestety miałem awarię sprzętu przez chwilę. Już jesteśmy praktycznie pod wiaduktem w ciągu autostrady A1 i z powrotem będę jechał w prawo. Cały czas nie zmieniając pasa ruchu. Oczywiście w tym miejscu miałbym pierwszeństwo przed pojazdami, które jadąc od Częstochowy chciałyby jechać w kierunku Podwarpia, Dąbrowy, Cieszyna. I jak widzimy, znowu jednym pasem wyjeżdżamy sobie na Ślimaku. Zaczynają się dwa pasy, podwyższenie prędkości już do 70 km. Łączymy się z wjazdem z A1 od Gorzyczek, Rybnika czy Bytomia. I tutaj odcinek, na którym możemy jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Wszak przypominam, droga ekspresowa, dwujezdniowa, dwa pasy w każdą stronę.